Udało się Pani zdobyć nagrodę w kategorii Gwiazda Online za swoją działalność na rzecz ekologii, środowiska, pokonując takie osobistości jak Ewa Minge, Weronika Rosati czy idolka nastolatek Julia Wieniawa. Jak się Pani z tym czuje? Czuję się wspaniale, oczywiście wszystkim nominowanym gratuluję. To jest niesamowita kategoria, gdzie głosują czytelnicy, więc no, cieszę się, że akurat to uzasadnienie nominacji dla mnie przekonało głosujących, że warto oddać na mnie swój głos, dzięki czemu mogłam, to już drugi raz w mojej historii, powiedzieć to, co myślę i podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Mam nadzieję, że chociaż część z tych informacji zostanie przekazana dalej, może przez media, może też przez fantastyczne osoby, które siedziały na sali, do ich fanów, żeby zwiększała się świadomość, nie tylko świadomość ekologiczna, która powoli, ale rośnie szczęśliwie, ale również ta świadomość dotycząca stopnia dewastacji polskiej przyrody, który jest naprawdę absolutnie porażający.